Dziś rezerwacja w tym miejscu wyjątkowym, w porcie czerniakowskim. Ta restauracja nazywa się Miejsce i tutaj będę rozmawiać z Robertem Więckiewiczem o serialu Minuta Ciszy, który startuje dzisiaj w Kanał Plus. Jest o pogrzebach, ale jest bardzo zabawny i naprawdę świetny, polecam. A w drugiej części Janusz Marynowski, czyli dyrektor Symfonia Varsovia, organizator Szalonych Dni Muzyki, które startują za 2 tygodnie w weekend od 23 do 25 września. Będzie można słuchać romantycznej muzyki z całego świata w najlepszych wykonaniach. Przybywajcie, kupujcie bilety i spędzajcie ten weekend z szaloną muzyką. Zapraszam. Musisz stać się mężem. Jacek wieczny właściciel. Ten cały wieczny to ma monopol na całą gminę. Zakład pogrzebowy, pani, prościzna. Każdy to może zrobić. Koniec świata, jak już listonosz zakłada zakład pogrzebowy? Emerytowany listonosz. My we dwie pomożemy ci robić te pogrzeby z zasadami. Nie wiem, czy ja chcę to w ogóle robić tak naprawdę. To się jakoś tak wszystko samo dzieje. Dziś w Kanał Plus startuje serial Minuta Ciszy. Serial, który mnie się osobiście bardzo podobał. Jest pełen humoru, ale też pełen życia. Główna rola Robert Więckiewicz. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Listonosz emerytowany, który z racji tego, że nikt w miasteczku nie chce pochować jego przyjaciela, który popełnił samobójstwo, postanawia założyć zakład pogrzebowy, żeby dokonać tego pochówku. Mówię, że to jest zabawna historia, ale z drugiej strony też bardzo prawdziwa. Pokazuje małe miasteczko, w którym właściwie wszyscy są ze sobą jakoś zblatowani i skorumpowani. No, tak, zgadza się. No tak? Prawda. A wyobraża pan sobie siebie w roli takiego no właśnie grabarza, nowicjusza? Tak, jak zobaczyłem siebie w tej roli, to zacząłem sobie natychmiast siebie w tej roli wyobrażać. No, tak jak pani powiedziała, no, jest to historia człowieka, który jest po prostu postawiony przed pewnym faktem i musi zacząć działać, no, chociaż wcale nie ma na to ochoty. Pana bohater nazywa się Zasada i firma, którą zakłada, to są pogrzeby z zasadami. I okazuje się, że ten jednorazowy pomysł no, nagle przeradza się w coś stałego, bo są ludzie, którzy chcą mieć pogrzeb z zasadami, nawet jeżeli on się sprowadza do tego, że zwłoki przechowuje się w garażu czy w stodole przy domu. Ale generalnie to jest jakaś taka historia opisująca nasze potrzeby, prawda? Wyobrażenia, jak chcemy odbyć tę ostatnią drogę. Myślał pan o tym kiedyś, jakby pan był, jak pan będzie pochowany? Nie, ale ładny pająk. Nie myślałem o tym jeszcze. Może czas o tym pomyśleć. No, ja nic nie sugeruję, tylko są osoby, które na przykład planują swoje pogrzeby, zlecają bliskim. Widziałem bardzo duży wybór trumien rzeczywiście. I tutaj, przy okazji tego tak, filmu. I urn, tak, to mam pełny jakby przegląd, mnóstwo katalogów. Ale wracając do tego nazwiska Zasada, to tam w tym serialu jest więcej takich znaczących nazw i nazwisk. To prawda. Sama które miejscowość. Coś tam, tak, które coś tam, no, coś konkretnego symbolizują. Dziś, mamy miasteczko Złotowo, mamy Bożą Wolę. Głównym takim antagonistą Zasady jest człowiek, który się nazywa Wieczny. Prawda, nawet tam Piotr Rogucki go gra, tak. Pada takie zdanie wygłaszane przez Zasady do Wiecznego. Nic nie jest wieczne. W pewnym momencie ważnym dla tego serialu. Cały czas tutaj dotykamy kwestii śmierci w tym serialu. To, co tutaj jest moim zdaniem, co się tutaj bardzo udało, to jest balans, właściwe proporcje pomiędzy serio i śmiesznie. Prawda? Znaczy, bo opowiadamy o rzeczach istotnych, no bo jednak śmierć wydaje się czymś ważnym chyba w życiu człowieka, że tak powiem. A jednocześnie opowiadamy no nie zawsze z takim patosem, jak to zwykle bywa, tylko z humorem, z uśmiechem. I to połączenie tworzy, mam wrażenie, taką dosyć
wybuchową mieszankę. Mieszankę, tak. No i wspaniałe aktorstwo, bo panu partneruje Aleksandra Konieczna i to też jest bardzo ciekawe. Właśnie w tym filmie jest dużo takich obyczajowych historii. Ona gra pańską żonę, która żonę pańskiego bohatera, która od 20 lat jest na wózku i właściwie jest całkowicie uzależniona od swojego męża. Też jest piękna scena, kiedy mąż ją myje, kładzie do łóżka, pełna takiej czułości naturalnej. Ale z drugiej strony to ona jest głową tej rodziny i ona rozstawia tego listonosza. To nic dziwnego, no to jak w większości rodzin chyba, przynajmniej tutaj w Polsce, jednak kobieta rządzi i to jest akurat dobrze. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym serialu, że to jest taki serial prawdziwy. Właśnie. Znaczy, że to jakby on jest prawdopodobny po prostu. To jest serial, który to jest trochę takie podglądanie życia tego, które widzimy na ekranie i to jest taki serial, który może się zdarzyć w rzeczywistości. Znaczy te historie wszystkie, to nie są wymyślani ludzie, to nie są jakieś superbohaterowie albo ludzie, którzy biegają od rana do wieczora z pistoletami, prawda? To nawet nie jest konwencja, aczkolwiek ten projekt jest pewnego rodzaju hybrydą, no bo tak jak już wspomnieliśmy, tam jest wiele takich mini gatunków się mieści w tym serialu, aczkolwiek tak jak powiedzieliśmy, no to jest serial prawdziwy w tym sensie, że jest możliwy. Mhm. Znaczy tam nic nie jest wymyślone, mało tego. Jacek Lusiński wspólnie ze swoim... reżyser i scenarzysta zarazem tego serialu. Wspólnie ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem bardzo precyzyjnie zdokumentowali to środowisko, o którym opowiadamy. Grabarze i właścicieli zakładów pogrzebowych. To funeralne, ten biznes funeralny. I tam wszystkie te zdarzenia, które są pokazane, są prawdziwymi zdarzeniami. One są gdzieś po prostu albo ktoś opowiadał, albo są zdokumentowane. Więc to jest bardzo realistyczny serial. To prawda. Tam się nie dzieje nic nadprzyrodzonego, aczkolwiek ta sfera metafizyczna się też tam gdzieś jakoś unosi nad nim. Unosi, tak. Rywalizacja między zakładami pogrzebowymi jest po prostu bardzo zacięta, ale też z drugiej strony wygląda na to, tak jak oglądałam ten serial, że bardzo łatwo jest założyć ten biznes, a to jest biznes, który się nigdy nie kończy, prawda? Grzebanie ludzi. To prawda, ja byłem też zaskoczony, że to jest tak łatwe, że właściwie nie trzeba mieć żadnych, żadnych uprawnień. I to jest przerażające w gruncie rzeczy, bo tam jest taka scena, kiedy ten jeden z właścicieli takiego zakładu opowiada mi, jak to wystarczy, co trzeba, żeby założyć taki biznes. I to tak się dzieje, tak się dzieje. Że zwłoki w garażu. Teraz gdzieś przeczytałem ostatnio jakąś taką wiadomość, że ma zostać podniesiony ten zasiłek pogrzebowy z 4000 na jakąś tam wyższą kwotę, bo nie był podnoszony przez kilka czy kilkanaście nawet lat. Czyli może być boom na zakłady pogrzebowe, bo będzie więcej pieniędzy w branży. Mieliśmy przez ostatnie 2 lata dosyć mieliśmy boom, bo jednak czasy pandemii przysporzyły dosyć sporych zysków właścicielom zakładów pogrzebowych. Jedyna branża, która się wzbogaciła. No właśnie, więc... ale. A to może tak na drugą nóżkę, panie Robercie, jako taki support do pracy aktora. Namawiam pani, żebym zakład pogrzebowy. To wie, no koledzy otwierali restaurację, a może to jest bardziej dochodowe. Ja myślę, że jestem chyba jednak bardziej miękki niż zasada, ale, więc gdybym miał takiego konkurenta jak Wieczny, to bym mógł nie dać rady. Natomiast nie, mam wrażenie, że się udało po prostu jakby opowiedzieć jakiś taki kawałek fajnie, w atrakcyjny sposób. Nieprzynudzający, jakby to dzisiaj powiedzieli młodzi ludzie, kawałek takiej obyczajowej historii, gdzie jest jakaś przestrzeń na fajne, ciepłe relacje, na miłość. No i jest też tam taki wątek też sensacyjny, prawda? Bo tam pokazujemy też w retrospekcjach jakby genezę całej tej sytuacji. Dokładnie. Jest ksiądz, który niestety nie jest świetlaną postacią, jest bardzo uwikłany w rywalizację między biznesami. Ale też chciałam aktorsko zapytać, bo powiedziałam o Aleksandrze Koniecznej, jest wspaniała Ola Popławska, jest Mirosław Zbrojewicz, który może jest krótko, ale jednak intensywnie, ale Karolina Bruchnicka, młoda dziewczyna, która grała chyba wcześniej u Grzegorzka. Córka trenera właśnie. Tutaj świetnie sobie radzi też aktorsko. No ja myślę, że tutaj jakby nie ma takich słabych jakichś ról. Co więcej,
reżyser zadbał też o postaci drugo- i trzecioplanowe, które no, czasami zdarza się w niektórych produkcjach, że one są traktowane troszeczkę po macoszemu, a tutaj one są, wszystkie te postaci drugo- i trzecioplanowe są pełnokrwistymi postaciami, które bardzo istotne elementy wnoszą do całej historii, całej opowieści, więc nas się boję mówić po prostu, no tak tutaj i pani komplementuje ten serial, co bardzo mnie cieszy, podoba. Natomiast ja jestem spokojny, ja często tak asekuruję się troszeczkę i tak trochę nawet może czasami kokietuję, ho, ale tutaj jestem spokojny, jak, no, po prostu już w trakcie realizacji, już na poziomie scenariusza wiedziałem, że to jest taka opowieść, która przede wszystkim mnie bardzo interesuje jako aktora, ale również chciałbym ją zobaczyć jako widz, bo to jest innego rodzaju propozycja od większości propozycji, które się pokazują na ekranach, które są albo sensacyjne w jakiś sposób, prawda, na różny sposób. Zbyt oczywiste gatunkowo, a tu jest ten miks, a tu jest o którym coś takiego, pan powiedział. Mamy tutaj po prostu, tak jak powiedzieliśmy, mamy kawałek życia, ale z drugiej strony właśnie jest to podane atrakcyjnie, że to nie jest takie... dociśnięte, prawda, że o śmierci będzie, no to strasznie, że będziemy płakać cały czas. Oczywiście są momenty, kiedy się wzruszamy, to też dobrze, ale ten balans i ten specyficzny czarny humor, no bo to może być twist. Tutaj może być tak, że nie każdemu to się spodoba, bo ten humor czasami rzeczywiście jest taki, no, brytyjski, powiedział, angielski. To prawda. Ja się świetnie bawiłam, także ja ten serial z pełnym przekonaniem polecam. I film reżysera tego filmu zobaczymy też w Gdyni właśnie. Także bardzo jestem ciekawa tego filmu. Widzimy się pewnie w Gdyni na Festiwalu Filmów Fabularnych, ale serial do oglądania z pełnym przekonaniem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Minuta ciszy w Kanał Plus dzisiaj startuje. Dziękuję bardzo. Szanowni, już za 2 tygodnie od tego piątku będzie można udział wziąć w szalonym absolutnie weekendzie, Szalone Dni Muzyki, już po raz 12. Zaprasza Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Warszawy, współorganizatora, no właściwie głównego organizatora tych Szalonych Dni Muzyki. Witaj, Januszu, bardzo serdecznie. To będą bardzo romantyczne Szalone Dni Muzyki, bo patronują tej edycji Ballady i Romanse. Ballady i Romanse, 200 lat odkąd Mickiewicz czytaliśmy teraz, nie tak dawno. No i też dlatego, że jednak mamy ogłoszony oficjalnie rok romantyzmu w Polsce. Chyba niezbyt wiele instytucji to realizuje, więc to myśleliśmy, prawda, że musimy... Że wchodzicie w to. Wchodzimy w romantyzm, a ponieważ romantyzm to i muzyka, romantyzm to wspaniałe artystki i kobiety, dlatego ich mamy bardzo dużo to właśnie prawda. Na festiwalu w tym roku. I romantyzm to wzruszenie, a chyba nie ma lepszego języka do opowiadania właśnie o miłości, o emocjach, jak muzyka. Więc tak, już po raz 12 ten zupełnie szalony festiwal, który rozpoczął się prawie 30 lat temu we Francji, René Martin stworzył ten festiwal, bo zastanowił się, jak to jest, że na koncerty YouTube chodzą tłumy ludzi, a na koncerty muzyki klasycznej tak trochę słabiej z publicznością. Więc stwierdził, że trzeba chyba zlikwidować finansową barierę, żeby to jednak było dostępne. W związku z tym u nas najdroższy bilet, ale absolutnie najdroższy, to jest 30 zł. To jest sporo różnego rodzaju zniżek. I zniżki są, tak jak się kupuje kilka, czy dla 4 osób, to jest zniżka. Także rzeczywiście to jest takie otwarte, dostępne święto muzyki i koncerty co godzinę, co jest też nieprawdopodobne. I też wykreowanie takiej sytuacji energetycznej, że trzeba się spieszyć z jednego koncertu na drugi, jeżeli fajne, chce się uczestniczyć wielu koncertów. I chyba zlikwidowanie tej bariery takiej sztywności, tej specjalnej sztywności, która jeszcze się kojarzy z koncertami muzyki klasycznej. I w sumie niesłusznie, bo przecież kiedyś, 200 lat temu, 300 lat temu muzyka klasyczna była o wiele bliżej człowieka, życia człowieka. Nie było telewizorów, radia i ludzie nie mieli wyjścia, musieli się bawić przy muzyce na żywo. Sami grając często, ale będzie też można bywać w kościele środowisk twórczych, gdzie część koncertów będzie się odbywała na ulicy Senatorskiej. No ale oprócz tej całej plejady gwiazd, dyrygentów, bo będzie ich kilku, będzie i Jacek Kasprzyk, będzie dyrygent właśnie z Teatru Wielkiego, wasza orkiestra, Orkiestra Polskiego Radia, ale mnie bardzo zaciekawił udział Jana Peszka, aktora w tym
przedsięwzięciu. Co on będzie robił? Śpiewał, grał? Właśnie ballady i romanse, więc trudno byłoby nie otworzyć festiwalu fragmentem z Dziadów. W związku z tym odbędzie się ta recytacja, będzie to w sumie taką miłą niespodzianką dla słuchaczy. Myślę, orkiestra wchodzi, gaśnie światło, nagle unosi się żelazna kurtyna, by na wywyższeniu stała artystka grająca na cymbałach z koncertem Jankiela i Jan Peszek recytujący Dziady. Spotlighty na nich, kończą, kurtyna opada, rozpoczyna się koncert. Znaczy, już trwa koncert, ale orkiestra gra. Więc to wprowadzenie na poważnie do zupełnie szalonego festiwalu, bo tak jak wspomnieliśmy, bardzo niskie ceny, 35 koncertów. 35 koncertów, mnóstwo artystów, ale przede wszystkim ta atmosfera również odkrywania Teatru Wielkiego Opery Narodowej, bo my robimy koncerty również tam, gdzie nigdy się nie robi koncertów. Wyobraźcie sobie Państwo na scenie głównej za drugą żelazną kurtyną w głębi, gdzie na co dzień jest magazyn żyrandoli z różnych oper. I nagle tam budujemy widownię amfiteatralną i tam grają artyści i tam jest dużo lepsza akustyka niż w głównej sali. To powiem już tak zupełnie po cichu. To już na marginesie, tak. Znakomita akustyka i przez to, że są dwie żelazne kurtyny, możemy jednocześnie realizować dwa koncerty. I na głównej scenie, i na tej scenie za długą żelazną kurtyną. Ale wy idziecie tutaj po całości przy tym festiwalu, bo na przykład sale będą miały nazwy od kwiatów, prawda? I znaczy sale będą nazywane imionami kwiatów, w których będą się odbywały koncerty. Róża to jest właśnie ten kościół środowisk twórczych, tak? Róża to jest kościół środowisk twórczych, lilii. Oczywiście trzeba nadmienić, że te rośliny, te kwiaty mają jednak coś wspólnego z wielką literaturą romantyzmu. Więc mamy lilię, to jest sala Moniuszki, to jest ta główna sala Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Są fiołki, to są sale redutowe. Sale redutowe o takiej znakomitej akustyce, troszkę przypominającej, tak jakby specjalnie stworzonej do wykonawstwa na instrumentach dawnych. Ta akustyka jest bardzo okrągła, bardzo wspomagająca artystę. Kwiat paproci. Kwiat paproci, żeby było właśnie dziwnie i tajemniczo i trochę jak w nocy, to właśnie to zascenie, ten magazyn żyrandoli. No i tak, więc trzeba przyznać, że mieliśmy tu szansy trochę na fantazję programu, bo jak szalone, to szalone. Tak, cudowny zresztą jest ten rysunek, który towarzyszy programowi. Ale oprócz Jana Peszka przekraczacie też granice, bo wiadomo, teraz nie ma granic w sztuce, one są płynne. Pojawi się też Mariusz Wilczyński, czyli animator, twórca przepięknej animacji, z którą jeździ po świecie ciągle, zwycięzca festiwalu w Gdyni. Co ma Mariusz będzie robił na festiwalu? Właśnie ten wspaniały film Mariusza Wilczyńskiego, ten film, który odnosi sukcesy na całym świecie, Zabij to i wyjedź z tego miasta. Coś z mroczności tego filmu i z powagi tego filmu zostaje w tej kreacji na żywo, bo Mariusz będzie jak solista. On będzie stał przed orkiestrą, na scenie, ze swoją sztalugą i będzie animował na żywo, według swojej inwencji, również to przeplatając fragmentami filmów wcześniej już stworzonych. No, słynny utwór Schuberta w aranżacji Mahlera, Śmierć i dziewczyna. Nie da się bardziej na poważnie, nie da się bardziej na głębokie uczucia. Tak. I właśnie Mariusz coś zaproponuje. Nie wiemy co. Co stworzy, bo on to tworzy na żywo, jak ja widziałam. A myśmy się nie umawialiśmy się na nic. Zobaczymy, to tylko i wyłącznie zależy od jego inwencji. I myślę, że to połączenie sztuk, bo sztuki wizualne z muzyką to naprawdę znakomicie się łączy. I to jest taka ciekawa propozycja, ten koncert to będzie się tylko raz, więc zwracam uwagę. Śmierć i dziewczyna, warto. Śmierć i dziewczyna to jest tak, no na pewno takie wydarzenie ciekawe. Nie ukrywamy tego, że to nie jest nasza pierwsza współpraca z Mariuszem Wilkiem Wilczyńskim, bo też kiedyś na Szalonych Dniach Muzyki w Warszawie występował raz i raz też przyjechaliśmy się do Japonii razem z koncertami w sali na 5000 miejsc. Wspólnie wykonaliśmy Ravela Bolero. Ale romantyzm, no to te wspaniałe kobiety. Ich naprawdę nie zabraknie. Chociażby koncertem otwarcia dyryguje Marta Gadolińska, szefowa francuskiej opery w tej chwili. Tak, naprawdę właśnie robiąca, Polka cudowna, tak, robiąca, kibicuje jej ogromnie. Tak, robiąca niezwykłą karierę, czy też się pani Agata Zubel, genialna i kompozytorka, i śpiewaczka. I wykonawczyni, tak, wspaniała wokalistka. No właśnie, bo tutaj mam przed sobą Berlioza, Brahmsa, Chopina, Mahlera, Schuberta, Schumana,
naprawdę największe nazwiska. Rozumiem, że też będą rzeczy nieoczywiste, oprócz od tych, o których mówiliśmy, bo i jazz, prawda? Właśnie jazz i przyjeżdża ze swoim zespołem Ariel Besson, trębaczka francuska, która jest ponoć absolutnie spektakularną trębaczką jazzową i ona proponuje wraz z zespołem ze swojej ostatniej nowej płyty wydanej w 2021 roku. Jesteśmy bardzo ciekawi, zafascynowani. To jest właśnie propozycja naszego dyrektora artystycznego René Matin. On niejako układa trzon programowy festiwalu, my go dopełniamy. W tym roku nawet nasza ta rola wypełniająca program była intensywniejsza, bo festiwal z tematem ballady i romansu odbywa się tylko w Polsce. No właśnie chciałam zapytać, że jednak Francja ma swoje ballady. Miały swój temat, Francja to był Schubert, La Voyage, czyli wędrowca, podróżnik. Też bardzo na czasie. Oj tak. A my stwierdziliśmy, że jednak wypada podkreślić ten rok romantyzmu i zdecydowaliśmy się na balladę romansę, więc mamy koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, wspaniałe kwartety, jak francuski kwartet Modigliani przyjedzie. I to, co jest bardzo cenne, staramy się zawsze zestawiać te zespoły kameralne z muzykami Symfonii Wesołych, żeby oni też coś skorzystali, bo to są piękne. Absolutnie genialni muzycy. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. W naszej orkiestrze w Symfonii Wesołych grają wybitni instrumentaliści, tacy, których można postawić przed orkiestrą z koncertem solowym, których można zaprosić właśnie do koncertów kameralnych. I zawsze staramy się mieszać te zespoły z zagranicy z naszymi muzykami, żeby się rozwijać. To jest chyba, jasne. Ja jestem wielką fanką Szalonych Dni Muzyki właśnie przez to otwarcie, że dla wielu osób to może być pierwszy kontakt z muzyką klasyczną i taki właśnie nie wymagający w sensie artystycznym, ale nie wymagający, jeśli chodzi o wejście do opery. No to są czasami takie bariery mentalne, ale wy też macie program dziecięcy. Będzie smykofonia, czyli no, takie spotkania z muzyką dla dzieci, na których wychowały się całe pokolenia warszawiaków kochających muzykę. Smykofonia, tak, bo to jest program działający od 2010 roku już i my jesteśmy jednym z głównych partnerów tego projektu realizowanego przez Fundację Muzyka jest dla Wszystkich. Jestem wielkim fanem i pomysłu, i realizacji, zresztą to się odbywa od tych dobrych kilku lat w siedzibie orkiestry przy Grochowskiej 272. Czyli u was. Czyli u nas. Wchodzimy do przestrzeni, gdzie na podłodze są rozłożone kolorowe poduszki. Wszyscy zdejmują buty. Te małe dzieci, wyobraźmy sobie, 3-miesięczne dzieci, 5-miesięczne dzieci są trzymane przez rodziców. Muzycy grają, jest opowieść, rodzice nagle wstają z tymi dziećmi, chodzą albo tańczą. Rozdajemy rodzicom te najprostsze instrumenty perkusyjne. I to, co jest niebywałe, dzieci oczywiście płaczą, hałasują, jak się zaczyna koncert. Słyszą muzykę, nagle jest cisza, więc wpływa ta muzyka i już na takie małe dziecko. Oczywiście dziecko samoświadomie niczego nie zapamięta, ale być może jak później usłyszy ten dźwięk, te współbrzmienia przyjemne dla ucha, naszym w sumie celem jest to, żeby wszyscy mieli możliwość skontaktowania się z muzyką klasyczną, bo jest to przecież już udowodnione naukowo, że muzyka klasyczna ma niezwykły wpływ na rozwój mózgu człowieka. No a też to takie już z takich pragmatycznych względów budujemy sobie przyszłą publiczność. No tak, właśnie, budujecie ciągle budynek, który mam nadzieję, budujecie publiczność, ale na szczęście działacie też na co dzień i gracie wspaniałe koncerty. Jeśli jesteśmy przy waszej siedzibie na Grochowskiej, to można tam oglądać niezwykłą wystawę fotografii Tamary Pieńko, zainspirowanej przez Tadeusza Rolkę, czyli no, klasyka fotografii polskiej. No właśnie, ta wspaniała znajomość między wybitną artystką, fotografką i absolutną legendą ikoną, fotografii i ikoną. I to ich takie połączenie, bym powiedział, chyba chwilami intymne, jeżeli chodzi o emocjonalność, jeżeli chodzi o wrażliwość dwóch artystów. Tadeusz Rolke pisał różne limeryki, różne ciekawe maile i właśnie zainspirowana tym wszystkim tymi przeżyciami. Pisał do kobiet, bo to jest bardzo intymne. Pisał do samej zainteresowanej również. No właśnie, to jest opowieść o miłości, czyli bardzo romantyczna. Opowieść o miłości, więc pomyślałem, Boże, to znakomity moment, jeżeli się to zbiega w terminie z balladami i romansami, żeby to uzupełnić wystawą fotografii. Proszę Państwa, bardzo warto. Te przestrzenie surowe,
połowę naszego głównego budynku z początku XX wieku. Ściany obdrapane, ale to jest cudownie zaaranżowane. Genialne zdjęcia Tamary Pieńko i można bez żadnej wątpliwości zobaczyć, przekonać się o wielkiej wrażliwości tej artystki i też o odwadze pana Tadeusza Rolkę, który znajduje się na większości tych zdjęć. Zapraszamy bardzo serdecznie na Szalone Dni Muzyki już od 23, 23, 24, 25 września. Bilety do kupienia, ceny naprawdę przystępne, nie podlegają inflacji, więc to jest wielka zaleta. Tych koncertów będzie można słuchać w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej i w Kościele Środowisk Twórczych na Senatorskiej. Dyrektor zaproponował program naprawdę taki, że szapoba. Z przyjemnością na ten wieczorny, na tego Schuberta dziewczyna i to może się tutaj uśmiechnę i już zarezerwuję. Zapraszamy wszystkich Państwa i po prostu spotkajmy się i wspólnie szalejmy. Szalejmy w takim razie. I w tych pięknych okolicznościach przyrody moje top 3 jest równie piękne, a mianowicie koniecznie, kto jeszcze nie widział dokumentu o Ennio Morricone, to koniecznie. Zrobił to jego przyjaciel, reżyser Giuseppe Tornatore, a w filmie występuje cała plejada reżyserskich gwiazd włoskich i nie tylko, bo 500 filmów, uwaga, 500 filmów światowych wybrzmiałoby zupełnie inaczej, gdyby nie muzyka Ennio Morricone, nagrodzonego 2 razy Oscarem. Koniecznie zobaczcie ten film. Piękna, wzruszająca podróż do kina. Zapraszam. I numer 2 to kolejna rzecz, która mnie poruszyła, a mianowicie książka Ziarno granatu, mitologia według kobiet. Mity, w których bohaterkami są kobiety, zostały napisane przez współczesne pisarki na nowo. To one wczuwają się w przeżycia Elektry, Kory, Artemidy, Ifigenii, czyli kobiet, które były skazane na śmierć, które były postawione w sytuacji bez wyjścia. Wchodzą w te mity i piszą je na nowo. Absolutnie obowiązkowa lektura dla kobiet i nie tylko. Polecam. I numer 1 w tym tygodniu to konfrontacje filmowe. W latach 80. i 90. to była pozycja obowiązkowa dla tych, którzy kochają kino. Chodziłam na konfrontacje pasjami. Gutek Film wraca z konfrontacjami po wieloletniej przerwie i w 18 miastach w Polsce będzie można oglądać filmy z festiwali w Cannes, w Wenecji, a także z Gdyni. Będzie można zobaczyć i o Jerzego Skolimowskiego nagrodzony nagrodą jury w Cannes. Będzie można zobaczyć też film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, czyli w trójkącie Ostlunda. Będzie można zobaczyć Tori i Lokita braci Dardenne, który wzbudził wiele dyskusji i emocji. Silent Twins, czyli film Agnieszki Smoczyńskiej, który miał swój pokaz w Cannes. Także naprawdę te filmy, które warto zobaczyć i które wyznaczają współczesne kino i nowe drogi w kinie, będzie można zobaczyć na konfrontacjach już od dzisiaj. Szukajcie, kupujcie bilety i chodźcie do kina. Kochamy kino. Już wszystko. Zapraszamy jeszcze do tego pięknego miejsca. To miejsce nazywa się Miejsce i mieści się w porcie Czerniakowskim. Także warto tu przyjechać i złapać ostatnie chwile złotej polskiej jesieni, a może pierwsze chwile polskiej złotej jesieni. Zapraszamy.